Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj w grę pod tytułem Crucible. Mówiąc tak w skrócie, jest to nowa strzelanka przedstawiana z trzeciej osoby z podziałem na klasy, która przez wielu porównywana jest do takich tytułów jak na przykład Paladins, Overwatch czy Team Fortress 2. Jeżeli chcecie ją wypróbować, gra jest obecnie dostępna na Steamie, jest ona całkowicie darmowa, została przedstawiona dopiero dzisiaj, no więc jest to naprawdę bardzo świeży produkt. Dobra, więc przechodząc do samego gameplayu, do samej rozgrywki, jak sami widzicie, mamy tutaj dostępnych 10 postaci, są to różne tutaj tanki, DPS-y czy też supporty. Ja jednak zagram tym podstawowym, to jest taka bardzo podstawowa postać, Kapitan Mendoza. Tak jak w Overwatchu jest ten Soldier 76, ten jest tutaj bardzo podobny, więc sobie tutaj tak zagram dla przedstawienia. Jeżeli chodzi o tryby rozgrywki, mamy tutaj 4x4, chyba 4 drużyny po 2 graczy, jeżeli dobrze tutaj nie grałem, ale tak rozumiem. Mam jeszcze trening oraz tryb arcade, dobra, zagram sobie w serce uli, raz zagrałem. W miarę wyszło, więc mam nadzieję, że gameplay będzie dla was tutaj w miarę przejrzysty. Dobra, więc bez żadnego przedłużania, przejdźmy do samego gameplayu. No, tutaj jest łatwo wytłumaczone, mamy tutaj serce uli 4x4, ule upuszczają serca, zbierz 3, by wygrać. Czyli tam będzie maksymalnie 5 uli takich ogromnych, to będą takie walki z bossami. Mamy zebrać 3 i wtedy wygramy, tak jest. No i właśnie mamy się tutaj z przeciwną drużyną o to bić. Jeszcze na samym początku mamy tutaj 20 sekund na wybór tej skilli różnych, ulepszanie esencji tak zwane. Jakieś tutaj mini granaty, no są tutaj małe wybory, ja jednak pozostanę przy tych podstawowych, ponieważ innych tutaj jeszcze nie czytałem, no ale jest tutaj taki podstawowy wybór, więc polecam serdecznie się tutaj zapoznać. Twój sojusznik wybiera punkt zrzutu, tak, jeszcze mamy tutaj całą mapę. No i to było na tyle. Od razu tutaj przejdziemy na grę. Dobra, proszę bardzo, oto nasz znakomity team. Jeszcze gdzieś tam czwarta osoba powinna być. No i tak, wchodzimy na otwarty świat, walczymy z przeróżnymi takimi potworkami. Więc pod tym względem gra mocno przypomina Anthema, bym powiedział. Znaczy mi najbardziej. Bardziej niż te Overwatchy czy tam Paladins, jak tam ludzie mówią. Myślę, że to przede wszystkim jakieś Gears of War'y albo powiedzmy Anthema najbardziej przypomina. Tylko to jest takie bardziej kreskówkowa rozgrywka, styl graficzny. Powiedzmy, że raczej trochę więcej FPS-ów. Chociaż tutaj, jak grałem w Anthema, grałem na 1080p. Teraz mam jeszcze nowy monitor 1440p i jak w Anthemie i w tej grze mam podobną ilość FPS-ów. Chociaż tutaj właśnie większa rozdzielczość, no więc ta gra jest tutaj mniej wymagająca raczej. Tak można tutaj powiedzieć. I co? Gram tutaj na GTX 1070 1440p, gram na jakichś ustawieniach ultra, na FPS-ów mam około 60, 80, czasami 100, w zależności od sytuacji. Jak się dużo dzieje, to pewnie poniżej 60 już trochę spada, ale niewiele. Oj, mamy tutaj przeciwną drużynę, więc możemy sobie już tutaj zawalczyć. Walki drużynowe są tutaj ewidentnie najciekawsze. Więc postarajmy się go tutaj załatwić. Bardzo przypomina tę Widow z Overwatcha. Dobra, załatwiony jeden. A nie, to nasz tutaj zabrał niestety. Więc nie mam tutaj killa, no ale trudno. Już się tutaj odwrócił od swojej drużyny i wtedy tak to wychodzi. Nie można tutaj solo chodzić. O, ktoś mnie tutaj próbuje zaatakować. Dobra, strzelałem mu headshoty, come on. Jeszcze granat możemy tutaj rzucić. Dobra, chyba jesteś kolej załatwiony. Dobra, ładujemy go. Tak jest, zabity. Właśnie, każda postać ma tutaj inne skille. Jeszcze nie zdążyłem tutaj ich szczegółowo przedstawić. No oczywiście mam ten granat oraz mam jeszcze takie... Kurde, jeszcze mam taki bunkier, więc sobie tutaj go postawię. Mogę tutaj jakoś uciec? Tutaj ktoś próbuje do mnie podejść. Dobra, załatwiony, tak jest. Już myślał, że mnie tutaj załatwi. Kurde! I umieram, dlaczego? To jakaś trucizna chyba była. Kurde, nie ogarniam tych postaci. Wiem, że jest jedna postać z trucizną. I wtedy nie można się leczyć niestety, ale głupio.
Dobra, więc zaraz uda mi się tutaj dojść do końca. W sumie przebiegłem tutaj całą mapę w jakąś minutę, więc nie jest to jakieś super wielkie. Kilkaset metrów na kilkaset bym powiedział. Dobra, i w zasadzie zaraz będziemy tutaj na miejscu. Trzeba będzie tutaj z tym bossem zawalczyć. Ale chyba są tutaj jacyś przeciwnicy. Właśnie na nich się tutaj skupmy przede wszystkim. Jeszcze możemy tutaj bunkier postawić i to samodzielnie tutaj strzela do przeciwników. Dobra, kolejny załatwiony. Jeszcze jeden tutaj był właśnie. Dobra, powinniśmy tutaj wygrać. Mamy dwóch w końcu. Dobra, kolejny zabity, tak jest. Dobra, trochę tutaj zabijamy. Ale najważniejsze jest, żeby tutaj podejść do tego ula. Oj, teraz mamy tutaj walkę z bossem. Jeżeli ją wygramy, to będzie tutaj to pierwsze serce do wzięcia. Ale być może wtedy nowy team tutaj znowu przyjdzie. Czy ten sam team przeciwny po prostu. Zaraz powinniśmy tutaj załatwić sprawę, tak jest. I ta jedna osoba powinna to serce zebrać. Chyba ktoś już się tym zajął. Come on. Dobra, jedna osoba to już zbiera. Więc tak jest, na samej górze macie tutaj, że jeden punkt zdobyłem. Jeszcze takie dwa muszę zdobyć i wygrałem. Dobra, więc jesteśmy już przy trzecim ulu. Za minutę się tutaj powinien zrespić ten boss. I nie wiem, i czekam na przeciwniku, bo w zasadzie nikogo tutaj totalnie nie widzę. O, jest i wróg, tak jest. Ale kurde, trochę samo to wychodzi. Ta drużyna to jest taka mało ogarnięta, przeciwna. Dobra, kolejny zabity. W zasadzie to chyba tutaj dwóch przeciwników widziałem, nie wiem, może się jakoś tutaj nie połączyli, czy zostali na początku zniszczeni, sobie wyszli. No po prostu totalnie jeszcze nikt tutaj nie ogarnia, no tak to zazwyczaj jest na początku takich gier. Ale myślę, że po jakichś kilku dniach gracze się tutaj jednak ogarną i może to trochę lepiej wyglądać. Ciężko na taką odległość tutaj strzelić. A, to chyba mógłbym sobie tutaj pójść zebrać ten ul już, ale od razu pójdę tutaj na walkę. To jest bardziej ciekawe. Halo, halo, solo z jakimś przeciwnikiem chcę tutaj zrobić. Tutaj chyba jeszcze ktoś jest na górze, jeżeli dobrze pamiętam. O! Zaraz, pomyłka, ja chyba tutaj ginę. Dobra, uciekam. Come on. Robimy ich, wiem co robię. Chyba trzymajcie jeszcze. No i zostałem porobiony. No nie. Czy jednak są ci przeciwnicy? No nie, jeszcze sam razem tutaj chodzili. No chyba nasi zebrali ten trzeci punkt, więc to już tak jest wygrana. No fajnie, zajmuje pierwsze miejsce. Tak jest, 6 zabić, 9000 obrażeń. Chyba tutaj miałem najlepsze statystyki, widzę. No to w zasadzie nie wiem, trzecia gra chyba, jaką tutaj grałem. Dobra, więc tak dla urozmaicenia zagram sobie jeszcze tutaj inną postacią, bo pierwsza gra wyszła trochę prosto. Więc jeżeli chodzi o tego shopa, bo teraz taką tutaj postacią zagram, no to ma tutaj takiego oto dasha. Dwa dasze ma, to w sumie bardzo podobnie jak ta Tracer z Overwatcha bym powiedział. Pod Q mogę tutaj rzucić taką osłonę dymną, to chyba też jakiś tam damage zabiera. Pod E widzę tutaj przeciwników chyba na jakąś odległość. Mam tak podświetlonych na czerwono. Jeszcze z prawego mogę tutaj tak granatem sobie rzucić. Więc to było w zasadzie na tyle. Takie przedstawienie. No i może tym razem zawalczymy na jakąś inną drużynę. Byłoby całkiem ciekawie. O, dobra, mamy przeciwną drużynę z tego co widzę. To może być bardziej interesujące, bo tym razem cały team chodzi tutaj razem. Może u przeciwników będzie podobnie. To by było bardziej ciekawe. Starajmy się w takim razie tutaj jakoś zdaszować, rzućmy mu granat. Może go tutaj zabijemy? Tak jest. O, ta postać akurat co nią gram, to ona ma te trucizny wszystkie. Więc jeżeli kogoś tutaj zaatakuje, no to przez jakiś czas oni tutaj otrzymują obrażenia. O, kolejny przeciwnik, witam serdecznie. Kurde, ten jakie tutaj skille posiada. Potrafi tutaj odbijać, to bardzo podobnie jak Genji z kolei. Dobra, zaraz go tutaj dogonię. Kurde, nie mogę przez to przejść. To ciekawe. Ciekawe skille. Tylko tamten sobie odszedł. Ten wojownik, czy tam jak go nazwać. Tam jeszcze jeden przeciwnik, kurde.
Jak sobie radzić? O, tutaj latający. Kurde, musiałem przeładować. Dobra, zaraz go tutaj załatwię. Co się stało? Dobra, robione. No to już jest znacznie bardziej ciekawa rozgrywka, czyż nie? Takie właśnie granie teamowe. A, myślałem, że znowu dobiję. Dobra, i załatwiamy kolejnego. Tak jest. No nie, znowu mi zabrał! O nie! Teraz nie będę miał najwięcej kill, niestety. Dobra, powoli może tego jednego... No nie, zabrali nam punkt! O nie, ale sobo. To niech no ma tutaj życia! O nie, dobra, załatwione, całe szczęście. Ktoś tutaj podchodzi do mnie? Porobiony kolejny, najlepiej. Co oni tutaj próbują? Dobra, chyba nas czeka tutaj jakaś ostatnia rozgrywka. O, proszę bardzo, to mamy tutaj zniszczyć, tak jest. Więc postarajmy się coś tutaj zrobić. Może ktoś tutaj z góry ich... Dobra, niech dostają, tak jest. Dobrze, tutaj obrywają, dobra, jeszcze ze skupienia. Ale kto jest tutaj low? Halo, halo. Nie, jestem w złym miejscu, bez sensu tutaj. No tutaj mamy lowka, come on, na tym się skupmy. No on tutaj życia ma. Na jednym HP jest koleś, no nie, i chyba będę się musiał... I koleś na mnie tutaj bił. I przegrana. No nie, pomocy. Co się tutaj w ogóle stało? Tak nas zniszczyli totalnie. O nie, zajmujesz drugie miejsce. Ale słabo. A miałem najwięcej... Nie, nie miałem najwięcej kili, ale miałem... Nie, nie miałem najwięcej obrażenia. Co jest nie tak? Trzeba w tą grę bardziej tryhardować. Nie, żartuję. Raczej nie będę z tego nagrywał kolejnych odcinków. Po prostu chciałem tutaj tak przedstawić całą rozgrywkę. Myślę, że całkiem ciekawa gra. Może, żeby tak zagrać ze znajomymi w 4 osoby. Ale czy to ma potencjał, żeby tutaj zostać jakąś grą na dłużej? Jakimś drugim Fortnite'em czy coś w tym stylu? To akurat nie wiem. Znaczy gra prezentuje się ok, powiedzmy, że jest podobna do Anthema, tylko może jest na nieco dłuższy czas, że jest tutaj więcej rzeczy do zrobienia jednak niż w Anthemie, w takim pustym świecie to było. To jednak jest trochę więcej rzeczy, więc być może komuś się to spodoba, w dodatku jest free to play. Może ma potencjał gra, sami tutaj ocenicie. Ale więc w zasadzie to było chyba na tyle na dzisiejszy epizod. Mam nadzieję, że materiał wam się spodobał, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki z przeróżnych gier wideo. No i to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra.